Studio Radiofon. Witam dziś Kubę Błociągę, wokalistę zespołu Ampera. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. A my dzisiaj spotykamy się przy okazji waszej nowej płyty, promocji, prezentacji, premiery płyty Ampery Cztery Strony. Pokażemy ją, mamy nadzieję, że będzie dobrze widać. Płytę zespołu Ampera Cztery Strony. To jest zbiór waszej twórczości, którą częstochowianie chyba już znają dosyć dobrze. No mam nadzieję, że już trochę tutaj się wypromowaliśmy lokalnie. Teraz uderzamy w Polskę. Na początku grudnia będzie oficjalna premiera ogólnopolska. Będzie o tym głośno. Na razie jeszcze nie chcę zdradzać szczegółów, ale na dniach wszystko będzie wiadomo. Co usłyszymy na płycie Cztery Strony? Jest to 15 naszych autorskich kawałków. Głównie po polsku, akustyczny rock, dużo melodii, fajne gitarowe granie naszych gitarzystów, szczególnie Marcina Dawidowskiego, który jest takim naszym trochę wirtuozem tutaj lokalnym. Chłopak gra naprawdę z duszą, nie lubi się popisywać, my go czasami zmuszamy do tego, ale naprawdę ma potencjał. No to tak jest, że gitarzyści to są ci wirtuozi, którzy często chcą się popisać, więc tutaj skromność, widzę, gitarzysty jest dosyć tak, duża. Tutaj jest odwrotnie niż zwykle, nie musimy go hamować, wręcz właśnie musimy go motywować do tego, żeby pokazał klasę, a naprawdę ją posiada. Te utwory, o których tutaj mówisz, to wszystkie utwory waszego autorstwa? Wszystko tak, wasza własna praca? Tak, tak, to jest wszystko nasza praca. Jest to 14 kompozycji gitarowych plus jedna kompozycja moja z DJ-em Mike'em Timberlake'em z Wielkiej Brytanii na sam koniec jako bonus track. Troszkę inny klimat, złamanie tej konwencji właśnie gitarowej. Tak, żeby troszkę było ciekawiej. Na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania, państwo będą mogli obejrzeć teledysk zespołu Ampera, a teraz w tle słyszycie utwory, które Ampera na tą płytę właśnie przygotowała. No, płyta to jest jedno. Jaki czas trwała praca nad tym krążkiem? O kurczę, tak naprawdę to jest taka kwerenda naszego grania. Czteroletniego. Ta gra cały czas ewoluowała, zmienialiśmy studia, próbowaliśmy jakoś tam jeszcze urozmaicać te nasze kawałki, więc około 4 lat tak naprawdę powstawała ta płyta. Także kupę czasu, kupę serca, kupę energii, kupę pomocy od ludzi, bo naprawdę tutaj lokalnie nas wszyscy wspierają. Gdyby nie energia od tutaj lokalnych pomocników, to byśmy na pewno nie dokończyli tego dzieła. To na pewno cieszy, że po tak dużym wkładzie pracy, po takim czasie udaje się zrealizować marzenie, bo to pewnie było wasze marzenie, żeby tą płytę wydać. No kiedyś ta pierwsza płyta musi się pokazać. Tak, szczególnie cieszymy się z tego, że nie chcę tutaj krakać, ale tak jak mówię, na początku grudnia wypłyniemy trochę na Polskę. Dążyliśmy do tego od samego początku. No, lokalnie wiadomo, jest łatwiej się wybić, ponieważ lokalne media wspierają, zawsze chętnie pomagają. Do tych szerszych mas ciężej się przebić takim młodym zespołom, gdyż wszyscy traktują cię z tak zwanego bucika. No, jakaś Ampera, kto to jest. Tutaj już nas wszyscy znają i zawsze chętnie otwierają przed nami drzwi. Dlatego cieszymy się, że nam się udało wreszcie trochę dalej poszybować z naszym materiałem. Płyta to jedno, ale druga strona to też są koncerty. Często występujecie, nie tylko w Częstochowie. Tak, staramy się grać w całej Polsce, zdobywamy kolejne bastiony. Graliśmy w naprawdę już w wielu miastach. No, nie ma sensu wymieniać, ale bardzo wielu. W Częstochowie gramy też bardzo często i na szczęście jeszcze przychodzą ludzie, bo czasami zastanawiamy się, czy trochę nie przeforsowujemy ilości tych grań. Teraz na przykład 9 grudnia zagramy w klubie Opera w Pasażu. Zapraszamy wszystkich serdecznie o godzinie 20, to jest piątek. No i na koniec grudnia jeszcze szykujemy taką niespodziankę
sportowo-muzyczną, ale to jeszcze będzie o tym bardzo głośno w mediach. Będziemy o tym także i my przypominać Państwu. Na razie faktycznie właśnie nie zdradzajmy szczegółów tego, co będzie działo się tuż po świętach Bożego Narodzenia. Wróćmy do samej płyty, do pracy nad płytą. Ile osób jest zaangażowanych w tworzenie zespołu Ampera? Sam trzon to są 4 osoby. Ja jestem wokalistą i gram na gitarze. Mam jeszcze właśnie 2 gitarzystów, Rafała Ociepę i Marcina Dawidowskiego i Mateusza Nienartowicza, który gra na tak zwanych perkusjonaliach. To jest cajon i dżemba i takie różne inne przeszkadzajki. Zrezygnowaliśmy z perkusji z kilku względów. Przede wszystkim jest to muzyka akustyczna, delikatna i dzięki temu bardziej słyszalna, dzięki temu, że nie mamy perkusji. Perkusja, jak wiadomo, jest bardzo głośnym instrumentem i troszkę nam przeszkadzała. Poza tym jesteśmy bardziej mobilni, możemy właśnie grać w wielu miejscach, dzięki temu, że... Szybciej się przenieść zdecydowanie na pewno. Przemieszczamy się, momentalnie pakujemy i nas nie ma. Także, a perkusja to jest jednak kawał czasu i miejsca potrzebnego do transportu. Były jakieś duże imprezy, festiwale w waszej karierze już? Tak, graliśmy na festiwalu imienia Ryśka Ridla w Chorzowie. Graliśmy tutaj w tym roku na Frytzo, w chyba największym naszym lokalnym festiwalu na dużej scenie, rok temu na gitarowym graniu, festiwalu organizowanym tutaj na promenadzie w Częstochowie. No staramy się jeszcze oczywiście przebić się na te największe festiwale ogólnopolskie. Zobaczymy, może nas kiedyś ktoś doceni, może... Ty lubisz podróżować, lubisz egzotyczne kraje, egzotyczne wyprawy, to pomaga w tej artystycznej, muzycznej twórczości? Czerpiesz gdzieś jakieś inspiracje ze swoich wyjazdów i podróży? Oczywiście i przede wszystkim oczyszcza umysł, bo warto raz na jakiś czas wyjechać, opuścić nasz kraj, żeby złapać taki dystans do tego, co się dzieje tutaj. I przede wszystkim inspiruje. No, mam taką przyjaciółkę, Sylwię Szczodrowską, która mieszka w Irlandii, ona pomaga mi pisać teksty, czasami właśnie dwie kompozycje tutaj, gdzieś tam są Zachody Słońca i Ucieczka, to są typowo piosenki o podróżach, szczególnie Gdzieś tam są Zachody Słońca, to był jej tekst, ale ona, znając mnie, troszkę słuchając moich opowieści, ubrała to wszystko w piękny wiersz i ta współpraca jakoś fajnie funkcjonuje. A inni członkowie zespołu też podróżują, czy to jest tak, że te twoje podróże już im wystarczą i jakby te twoje inspiracje, które ty gdzieś tam zdobywasz, gdzie sięgasz po nie, po prostu później tą taką dobrą energię przekazujesz kolegom? No z tego co wiem, to chłopaki jakoś tam szczególnie nie podróżują, możliwe, że zaczną, ja ich do tego namawiam, no ale każdy ma jakąś swoją bajkę w życiu, ja akurat... Lubię podróżować i na przykład Rafał kocha sprzęt elektroniczny, nagłośnienie, Mateusz gra w gry planszowe i organizuje różne turnieje, to jest jakby pasja, Kasa to generalnie tylko gra na gitarze, jego to czasami trzeba odciągać, żeby po prostu, no to już jest takie chyba uzależnienie od strun. No to też jest pasja, no bez tak. Pasji nie byłoby zespołu Ampera. Tak, no tak jak mówię, no każdy sobie jakąś tam niszę w życiu znalazł, ja podróżuję. Teraz w tym roku też czekają mnie dwie takie konkretne wyprawy do Iranu. Zjadę z moim przyjacielem Adamem Kuzą, pozdrawiam, i do Meksyku. Tutaj z taką ekipą z Częstochowy chcemy zdobyć wysoki wulkan 5300 metrów. Jeszcze nie pamiętam nazwy, bo jest bardzo skomplikowana. Izak Łacina, coś takiego, ale to będzie zweryfikowane. To może będzie jakiś utwór temu poświęcony. Zobaczymy, no chciałbym, no przede wszystkim szkoda, że nie ma człowiek w oczach kamery, no bo jak ja bym to wszystko pokazał, co widziałem w życiu, to byłby naprawdę bardzo dobry klip. Bardzo dobry teledysk na pewno by się pojawił. Jakie są najbliższe plany poza tym koncertem, który już niebawem w klubie Opera, no i tej sportowej imprezie pod koniec grudnia? Macie pomysły już na nowe utwory, może na pracę nad kolejnym krążkiem? No niestety, za każdym razem jak kończymy kolejną płytę, to mówimy sobie, nie, no teraz trzeba odpocząć, już Jezus, ileż można, ale już chyba 3 nowe numery powstały, także to jest jakieś też chore. No i będziemy próbować dalej wydawać, tylko to jest bardzo trudne, tak jak mówię, młode zespoły, które nie mają jeszcze takiego dużego wsparcia finansowego, bardzo muszą walczyć o to, żeby nagrywać.
My właśnie skończyliśmy trzeci wideoklip do utworu Chudy. Jest to animacja zrobiona przez naszą przyjaciółkę z Łodzi, z filmówki. I Państwo zobaczą już za chwilę. Tak. I kolejnym planem jest kolejny wideoklip, tylko że teraz już naprawdę chcemy go zrobić z pompą. Zbieramy jakby siły i pieniążki na to i mi się wydaje, że jakoś tak końcówka wiosny, początek lata naprawdę będzie o nas głośniej. Głośno podkreślacie to, że jesteście z Częstochowy? Tak, no ja zawsze się szczycę tym, że jestem z Częstochowy. Wychowałem się tutaj, mieszkałem 30 parę lat, chociaż studiowałem w Opolu 5 lat, ale to była taka jakby chwilowa przerwa w tym, że nie mieszkałem w Częstochowie. Tak, to jestem częstochowianinem, całym sercem wspieram sport szczególnie. I mam tu mnóstwo przyjaciół, przychylnych mi ludzi, więc nigdzie się nie wybieram na razie. Czego życzyć zespołowi Ampera w najbliższym czasie? Kurczę, popularności, bo jak popularność jest, to wszystko idzie łatwiej. To tego życzymy. Kuba Bocionka, wokalista zespołu Ampera, był dziś Państwa gościem, a na koniec obiecany klip do utworu Chudy. Oglądamy. Dzięki. Krótkie spodnie, pod czapką tysiące marzeń. W portfelu miał ledwie drobne, lecz zawsze z dumą w swym sercu. W oczach płonące pochodnie, szedł zamyślony w swym świecie. Uśmiech rozdając pogodnie, zawsze naiwność kusiła, by ludzi chwalić natury. Lecz go codzienność karciła brudnym ludzkości butem. On marzyć nigdy się nie bał, przekyczył niejedną bestię. Leciał tym swoim latawcem on. Więc ty też leć tam, gdzie swoją widzisz tęczy. Wolał poczytać baśnie, tam zawsze słońce ogrzało i przepędziło bujaźnie. A marzeń pełne kieszenie płaciły za jego przygody i zawsze pomocną rękę podawał kolejny człowiek. Choć teraz zmarszczek ma więcej, wciąż pielęgnuje marzenia. Wciąż mu smakuje poranek i radość w głowie niezmienna. Wszystkie zwątpienia są błahe, smutki są tylko na chwilę. Taka jest jego siła, chłopaka w przykrótkich spodniach. Więc ty też leć tam, gdzie swoją widzisz tęczy. Złap w garść gwiazd blask i załaduj nim kieszenie. Załam!